Serdecznie witamy wszystkich hodowców w drugim naszym wejściu tutaj na wspólnym gołębniku Giewont. Zobaczymy, co tutaj za zmiany inne się dzieją z gołębnikami. Tu jest gołębnik jakiś nowy, rozpłodowy, tak? Widzę, no, woliera tutaj zdemontowana. Tak, tam, bo tutaj tak? Chcę... Tu było inaczej, jak ktoś popatrzy w lecie, kiedy byśmy film oglądali, kiedy tutaj wspólnie byliśmy, to było troszeczkę inaczej. Bo tak, bo to tutaj była taka wojlerka, była właśnie tyle gołębie, które na sprzedaż żeśmy to siedziały tutaj w tej wojlerce, tych hodowców, to cośmy wcześniej wspominali. One teraz są tam u góry. A teraz są u góry, bo tu trwa remont. To nadal będzie tutaj dalej, tak, że jak ktoś będzie chciał na zdjęcia przywieźć czy sprzedać na giełdzie gołębki, to nadal... Może przywieźć, tutaj będą zdjęcia zrobione i kolega Jan je wstawi. Dwa boksy przeznaczyłem na swoje gołębie rozpłodowe. No, troszkę nabyłem tych różnych gołębi rozpłodowych. Tak brzmi, dużo. No dużo. Będę miał około 100 sztuk, nie? I chciałbym właśnie... Też jeszcze tak... jak nabywałeś, to wspomnijmy, bo tam patrzyłem, to nabywałeś takie dość atrakcyjne, powiedzmy, i cenowo, Geringsa, i troszkę gołębi z Vandenabele z drugiego stylu. No zobaczymy, no będziemy to testować w tym roku. Co, pokażemy ten gołębik w środku? No tu trwa jeszcze właśnie. Tutaj widzę praca, zima, to jest akurat okres, gdzie można te prace wykonywać. O, widzimy, zobaczmy. No, tu jest, zobaczmy. Światła tak działa. No, to jest ten box przygotowany na te gołąbki na sprzedaż, dokładnie. A tutaj właśnie, o, trwa montaż teraz tych cel. Tu będą gołąbki. Będą gołąbki właśnie rozpłodowe, nie? Mhm. I to będzie jeden box i tutaj będzie drugi box. No i ta wojlera będzie właśnie na całości całego tego... To cele to takie masz właśnie, tak? Tak. Pomalowałem kolorami, jeszcze dodatkowo dałem im listę, ponieważ dosyć dużo... To jest 24 cele, gniazda. Dokładnie, widzę, tak? No, dokładnie, 24 gniazda, żeby troszeczkę rozróżniali, to im tak... To jest wzmocnienie, zrobiłeś konstrukcyjne, żeby się... Tak, skręciłem, no, dokładnie, ściągał. No to jest ta wersja taka tych gołębików, któreśmy produkowali, te tańsze takie, no i właśnie... Tutaj były na tej wysokości takie tak zwane jętki, ale ja to przełożyłem, bo nie chciałem się kłaniać za każdym razem. No tak, bo to jętka... Zastąpiłem to tą szpilką. Efekt jest ten sam, a... Ja myślę, że nawet mocniej jest. No stali są jednak mocniejsze, dobrze. Tak, to popatrzmy, róż tutaj mamy, szufary. Tak, to są te gołębniki, który był ten wspólny gołębnik Szczelec. To ja przebudowałem, bo w tym roku już tego nie będę organizował. Właśnie wykorzystałem te gołębniki na swój gołębnik rozpłodowy, taki grubszy gołębnik. Myślę, że część troszkę tych młodych będzie na sprzedaż na wiosnę, także na giełdzie będą, jeżeli ktoś z hodowców chce, chciał będzie zakupić czy oglądać, tutaj to zapraszam, można przyjechać pooglądać, bo nie, za jakieś dwa tygodnie będę łączył, czy za tydzień w pary będzie można zobaczyć, co tu jest. Ja sobie właśnie teraz popatrzę, tak mówisz, ja tu zobaczę sobie, co teraz jest robione, taki różcik robicie, tak? Widzę. No, to akurat zamówiłem u kolegi Sebastiana. Bo ja już wyszłem z produkcji tych drobnych rzeczy, ponieważ mieliśmy tam pożar na tej stolarni i dlatego... Tutaj na tej obok? Nie, u siebie tam, gdzie była ta mała stolarnia, gdzieśmy produkowali te akcesoria, także tych akcesoriów no niestety już nie produkujemy, także nawet jak koledzy dzwonią, to już... Polecamy właśnie kolegę Sebastiana od Stolarnickiego. To było zamówione u niego. To jest właśnie Sebastian. Dosyć fajne takie rozwiązanie. Tak. To akurat ja zamówiłem akurat takie same, bo miałem dwie jeszcze takie, żeby to w miarę jednakowo wyglądało, nie? Dobrze, czyli widzimy. Ale podoba mi się wykonanie, także też polecam tutaj usługi kolegi Sebastiana i przechodzimy sobie dalej. Tutaj jeszcze nim przejdziemy dalej, tam chcemy jeszcze o gołębiach powiedzieć, o których mamy tutaj sprzedaż od hodowców różnych, to przy okazji się dowiedziałem, że kolega Jan jeszcze ma wyprodukowanych takich praktycznie gotowych segmentów, ile? Cztery jeszcze. Cztery, bo plany były troszeczkę inne. To jest. Czyli od tego słupka dotąd to jest dokładnie 3,70. Czyli te trzy przęsła. 375 cm dokładnie dotąd. A głębokość tego jest 260. Właśnie jak śnieg na razie zobaczę, jaki głęboki jest, tu widzę. Tak. Tak? Jeszcze właśnie nadprodukcję, mam cztery jeszcze takie gołębniki zostały. Cztery takie przesła po 3,75. Dokładnie. I myślę, że... One są w innym kolorze tylko. Tak, one są w ciemnym, taki mahoń. Myślę, że bym je praktycznie za 70% ceny wcześniej cośmy sprzedawali. Jeżeli są osoby zainteresowane, proszę zadzwonić do mnie. Mamy, tak jak mówię, po atrakcyjnej cenie, chcę je sprzedać, bo po prostu mi zostały. No i widzimy. A jak on wygląda w środku, to widzieliśmy, już widzieliśmy przed chwilą. Właśnie. Dobrze, to będziemy mieli na uwadze. Jest to na różdzie, na szufladzie. Tak jak widzieliśmy wszystko tutaj, tak jak zrobione. Tą szufladę może z zewnątrz jeszcze pokaż od razu, bo tam widzieliśmy ją pod różdżkiem, a teraz... Tu mamy szufladę. Ale akurat są trociny, no bo chcieliśmy. Normalna rzecz, dobrze. Teraz ale każda. Przejdziemy sobie do pomieszczenia, bo się zimno tutaj robi. Zamarzło pewnie, bo mróz. Rodowody i opowiemy o gołębiach, które tutaj mamy.
te, które tam są teraz u góry, a docelowo będą w tych gołębnikach, które widzieliśmy przed chwilą. Tutaj, kiedy jesteśmy jeszcze tutaj w pomieszczeniu, gdzie Jan zorganizował biuro, sklep, zobaczmy, mamy tą właśnie klatkę do wykonywania zdjęć. Jan taką klatkę już wcześniej nabył. Aparat też ma odpowiedni tutaj. Ma rodowody, między innymi gołębie, które tutaj koledzy, którzy przyjeżdżają, przywożą te gołębie. Te gołębie widzieliśmy, one są teraz akurat w tym pomieszczeniu, gdzie się znajdowały gołębie na wspólnym gołębniku. Ale kiedy zakończą się prace montażowe, tak jak widzieliśmy, tam brat robił. Może nawet Łukasz mu pomagał, czy nie? Też. Łukasz ma swoje obowiązki. Tak, ten. I one tam przejdą, a natomiast tutaj tych gołębi, tutaj powiedzmy, bo... Nie, bo ja akurat... Tych różnych mamy gołębi, tak, bo to tutaj przywozi. Ale są tutaj gołąbki, myślę, dosyć fajne gołąbki, w miarę utatuowanego hodowcy. Nazywa się Stanisław Siuty, on był 33. przodownikiem Polski w maratonie. Tu mam nawet dyplomy, wszystko. I on po prostu zrezygnował z hodowli gołębi. I wszystkie te gołąbki mi tutaj przyniósł. Jest kilka, jest... Część mamy wystawionych na giełdzie? Tak, część. No już będą, część też. Jest właśnie taka, co chciałem powiedzieć, że te gołąbki, zauważymy, on po prostu na czeskich obrączkach są. No, ale to są oryginały jego, jest numer telefonu do niego, można akurat z nim nawet porozmawiać na ten temat. Tych gołębi niektórych, tak? Tak, tak, to są od rodziców ich. Kilka jest na polskich obrączkach, a część miał na czeskich. No nie wiem, czemu sobie tak akurat... No zdarza się, dzisiaj robiliśmy kiedy kadr polski, to dwa gołębi były na niemieckich obrączkach. No, czasem tak sobie... No. Chciałbym tu takie te dyplomy, powiedzmy... O, mistrz okręgu w kategorii M i to było w 2012 chyba roku, o, dokładnie. Tak, 12. No i tu jest też ten dyplom, gdzie był 33. przodownikiem Polski. W 2012. Dokładnie. Myślę, że to są dosyć fajne gołąbki. No i on zresztą tutaj u nas na Podhalu w tym maratonie no zawsze czołowo leciał. No, ten akurat 2012 rok był bardzo udany chyba dla niego. No i co zauważyłem, to dużo gołębi, bo mi tutaj rozpiskę całą, które z czego, rodowody rodziców, dużo gołębi to jest właśnie z Wojtka Handerka, nie? I to dosyć... Tu kolegi Wojtka Handerka, tu jest, widzimy Horemans, tu jest Klickhammer. Tu jest gołębie zaraz Handerek jeszcze, tu jest Olimpijczyk. Olimpijczyki, dokładnie. Tu jest też braci Łepuch. Dokładnie, to wszystkie te rodowody rodziców mi dał tu. No to zachęcamy wszystko do zainteresowania się tymi gołębiami, ale oprócz tych gołębi, co kolega mówił, kolegi Siuty, mamy też jeszcze inne gołębie, tak. I zawsze zachęcamy do wejścia na stronę. Jeszcze właśnie jak jesteś przy tym jesteśmy, to chciałem powiedzieć, że jest gołębie, są Dominika Zięby, który też zlikwidował całkowicie hodowlę, nie? I takie właśnie te gołębie trafiają, bo to też jest łatwiej. No on akurat wyjeżdżał do Niemiec, no i nie miał co z tym zrobić, przyniósł mi tutaj, mówi... No wstawcie na giełdę, ma możliwość właśnie wykonać zdjęcia, wstawić je, także zachęcamy wszystkich do wzięcia udziału w licytacji tych gołębi i zapoznawania się na bieżąco z tymi gołębiami, które tutaj kolega Jan nam na giełdę wstawia. Także dziękujemy na razie, do zobaczenia, życzymy powodzenia i przyjedziemy tutaj jeszcze sprawdzić, jak te plany wszystkie, o których tutaj kolega mówił, będą realizowane. No oczywiście na sezon lotowy zapraszamy do kibicowania, a jest naprawdę bardzo ciekawy. Do zobaczenia, dobry lot. Dobry lot.